terenu położonych we wsi Podolszynowej w gminie Raszyn, rejon ulicy Olszynowej. Proszę o opinię przewodniczącego komisji planowania. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, jednogłośnie były 4 osoby za. I od razu powiem Pani Przewodnicząca, może powiem następny punkt, proszę Pani Sekretarza. Punkt 9 w porządku obrad. I komisja również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, jednogłośnie było 5 osób za. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja oddam głos teraz Pani Monice kierowniczce referatu. Była w tej sprawie sporządzenia nowego planu, dotyczy części terenu położonych w Podolszynowej, w rejonie ulicy Olszynowej. Granice obszaru planu oznaczają dwóch działki od północy. Są to północne granice działki numer 6, 5 i 8, 5 i 9, 5 i 10, a nie jak tam 10 podpisane. Od wschodu jest to wschodnia granica działki numer 6, a od południa południowe granice działek numer 5 przez 9, 5 przez 10, 5 przez 8 i 6. I od wschodu zachodniej granicy działek 5 przez 9, 5 przez 8 i działka numer 6. Na terenie działki 5 przez 10 znajduje się obecnie budynek komunalny oraz budynek mieszkalny jednorodzinny. Zgodnie z obowiązującym planem teren ten znajduje się na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej Kupisku, gdzie minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek wynosi 2000 metrów. Przystąpienie do sporządzenia tego planu jest na celu możliwość wydzielenia działek istniejących tam w tym mieszkalnym jednorodzinnym o mniejszym numerze i zmianę przeznaczenia terenu na zabudowę mieszkaniową. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chce zabrać w tym temacie głos? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu położonego we wsi Podolszynowej w gminie Raszyn, rejon ulicy Olszynowej. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Rada Gminna uchwała następuje. Paragraf pierwszy. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Podolszynowej w gminie Raszyn. Rejon ulica Olszynowej obejmujący obszar planu, którego granice wyznaczają mu obręb wsi Podolszynowej. Punkt pierwszy. Od północy, północnej granicy działki numer ewidencyjne 6, 5 przez 8, 5 przez 9, 5 przez 10. 2. Od wschodu, wschodnia granica działki numer ewidencyjny 6. 3. Od południa, południowe granice działki numer ewidencyjny 5 przez 9, 5 przez 10, 5 przez 8, 6. 4. Punkt od zachodu, zachodniej granicy działki numer ewidencyjny 5 przez 9, 5 przez 8, 6. 2. Granice obszaru planu, o którym mowa w ustępie pierwszym, oznaczone są następujące. Obszar numer 1 literami A, B, C, D, E, F, G, K, I, J, A w załączniku graficznym stanowiącym załącznik numer 1 do niniejszej uchwały. Punkt 3. Analiza dotycząca zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu położonych we wsi Podolszynowej w gminie Raszyn, rejon ulica Olszynowej, stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z drewnianym studium stanowi załącznik numer 2 do uchwały. W paragrafie 2. Sporządzenie planu zostaje wykonane w skali 1 do 1000. W paragrafie 3. Wykonanie uchwały powierza się gminie Raszyn. W paragrafie 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa radnych za przyjęciem projektu uchwały? Dziewięć osób za. Kto jest przeciw? Cztery osoby przeciw. Kto się wstrzymał? Dwie osoby się wstrzymały. Uchwała została przyjęta.